4 maja wspominamy świętego Floriana, żołnierza i męczennika. Według żywota z VIII wieku, Florian urodził się około 250 roku w Dolnej Austrii. W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich stacjonujących w Mantem. Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z czterdziestoma żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary Bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywieziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstąpienia od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Ens. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego San Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Święty Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej. W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii świętego Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znaleźć także błogosławiony Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Wokół czci tych relikwii wystawiono w dzielnicy miasta zwanej Kleparzem okazałą świątynię. Kiedy w roku 1528 pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto świętego Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dziś obchodzi pamiątkę świętego Floriana jako swoje święto. Ponadto święty Florian jest patronem hutników, strażaków, kamieniarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod jego wezwaniem jest katedra diecezji warszawsko-praskiej. W ikonografii święty Florian przedstawiany jest jako oficer rzymski gaszący pożar trzymanym w ręku naczyniem. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza i zbroja. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.